Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana się nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na wymaksowanie sobie kolejnej postaci, bo wy ostatnio bardzo lubicie, jak maksuję, moi drodzy, jakieś postacie. No niestety całego konta jeszcze nie wymaksuję, ponieważ jest jeden problem. Jak widzicie, golda troszeczkę mam, 15 tysięcy aktualnie, ale, moi drodzy, nie mam power punktów, mam 1543 power punkty, więc jest problem. Oczywiście kodzik panda jest wpisany, więc wy, moi drodzy, jeżeli nie macie wpisanego kodziku panda, wpisujcie niedługo nowy karnet. 4 kwietnia, to co jest najlepsze, to że nowy karnet wychodzi w ten sam dzień, co mam urodziny, więc moi drodzy, no to jest wasz obowiązek, żeby kupić karnet w moje urodziny z kodzikiem panda. No jak kupujecie, no to pamiętajcie o tym kodziku. Mega dziękuję wszystkim za wsparcie. Zostawcie oczywiście suba, lecimy po 400 koła, moi drodzy. No i w dzisiejszym odcinku wymaksujemy sobie, uwaga, uwaga, Dynamike'a, zresztą wiecie, bo kliknęliście w ten film, no nieważne. Mogę wam się pochwalić, że mam Angelo na 31 randze, bo ostatnio żeśmy coś tam pograli nim troszeczkę wyżej i prawie było 1100. Miałem chyba 1089 najwięcej czy coś takiego, więc no nie wiem, może 35 ranga, stawcie łapkę w górę, zobaczymy, może powbijamy coś wyżej. Gdzie my mamy Dynamike'a? Ja go nie mam jakoś mega wysoko, ale wiem, że mam go na 11 levelu, tak jest. I moi drodzy, nie mam do niego Hypercharge'a, więc już sobie kupujemy tego Hypercharge'a, więc w tym momencie wydaje 5000 golda, moi drodzy, mamy to, kolejna postać na hiperdodowaniu, już nie wiem która, ale mi mało brakuje postaci już, które muszę jakby wymaksować na hiperdodowanie, bo takich, które jeszcze nie mam na 11 levelu, no to jest dużo, bo chyba jest ich, moi drodzy, jeżeli się nie mylę, 30, no 31 mi tutaj pokazuje, więc jest tego trochę, ale powoli to maksujemy. No i moi drodzy, oczywiście trzeba to przetestować. Przetestujemy sobie to, myślę, że na napadzie. Zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj Dynamike'iem. Dynamike na ten napad niezły, serwis, fajna mapka, więc możemy, moi drodzy, testować. No i co, może niedługo wbijemy Dynamike'a na 1000. Chcielibyście Dynamike'a na 1000? Stawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz, moi drodzy, czy chcielibyście właśnie taką postać. No i możecie napisać, ile macie postaci na hiperdodowaniu, więc dajcie znać, chętnie poczytam sobie komentarze, dowiem się właśnie, jak macie wymaksowane postacie. Mamy tak, małpę, która będzie na mnie skakała, Bibi i mamy jeszcze Larry i Lowry. No dobra, u nas też jest Bibi, jest Kit. No mamy gorszy skład, no nie ma co się oszukiwać, mamy gorszy skład. Na pewno małpa będzie nas wkurzała, ale małpa widzę, że jest troszeczkę odklejona. Zobaczę, jak ja sobie poradzę, jak sobie poradzi Bibi na Bibi, bo to może być problematyczne. Aha, ona sobie tam stoi. Dobra, no to ja na spokojnie, moi drodzy, sobie tutaj cisnę. Nie trafiłem jej niestety, małpa jeszcze tamta idzie. Niedobrze, okej, tutaj trafię. Kurczę, nie trafiłem, ale dobra, obijamy. No ja tego nie wybronię tam, więc nie mam po co, widzowie, tam cofać w ogóle. No ale żeśmy przegrali, to widzę, że żeśmy przegrali, więc niestety pierwszy meczek będzie przegrany. Troszkę odklejonych skorbusów mieliśmy, a ten Larry Lowry to nam cały czas obija, więc no niestety dobili. Ale zobaczcie, dosyć dużo zbiłem, 37% zostało. Zaraz spróbujemy sobie zagrać kolejną giereczkę, moi drodzy, może teraz pójdzie nam lepiej. No bo ciężko z randomami, no ja wiecie, już mam dosyć dużo tych pucharków, niedługo będę dobijał 70 tysięcy pucharków. Pewnie wleci odcinek zbicia 69 tysięcy puszek na mój drugi kanał, więc jeżeli jeszcze nie subujecie kanału Pandaw, zapraszam tam bardzo serdecznie. Wbijcie, stawcie subika, moi drodzy. Wpadajcie też na mojego Instagrama, jak ktoś z was jeszcze mnie nie obserwuje, mamy tam prawie 40 tysięcy obserwacji, więc polecam sobie wbić. Tam co jakiś czas wrzucam coś ciekawego. Dobra, okej, okay, nie jest źle. Zawsze też daję znać o live'ach, o odcinkach, więc polecam. Dobra, no co to jest za Rico, chłopie, powalony? Przecież ja tu nie mogłem nic zrobić. No i nasz Larry broni, ja bronię. To nie wyjdzie, widzowie, to na pewno nie wyjdzie. Ale żem walnął gadżet, widzowie, niezły Dynamike. Najgorszy Dynamike w Polsce. No człowieku, co ja robię? Nie no, bez szans jesteśmy. No ten jeszcze wjeżdża. No ale czemu my mamy takie jakieś dziwne postacie z tymi randomami? No tu się nic nie da zrobić. Nie no, to przejdźcie, widzowie, druga gierka, kolejna przegrana. Wszyscy mnie już zapraszają, oni nie wiedzą, co się dzieje. Ja sobie odcinek nagrywam, więc nie będę tutaj nic grał, bo chcę po prostu tego Hypercharge'a przetestować. Myślałem, że na Dynamike'u nam w miarę pójdzie, no bo okej, okay, mam 850. O, GS Radko, widzę, jego mam znajomych, nieźle, że nam dobrało chłopa. No to teraz powinniśmy wygrać, jak mi się wydaje, zresztą mamy dosyć spoko team. Dobra, teraz wam pokażę, widzowie, jak gra prawdziwy Panda Gaming Dynamike'iem, nie? Teraz zobaczycie, coś by się będzie działo. Problem jest też taki, że aha, dobra, ten, nie, dobra, dobity, ładnie. Problem jest taki, moi drodzy, że nie mam najpotężniejszego skina aktualnie do Dynamike'a, czyli Dynasty Mike, bo mimo tego, że wbiłem Mastera, jak wiecie, bo pewnie oglądaliście odcinek, w ogóle ten odcinek to zrobił chore zasięgi, on ma chyba prawie 150 tysięcy wyświetleń, zostaw mnie, człowieku, i no dalej mi nie dropnął ten Hypercharge, ten skinek, więc szkoda, może w przyszłym sezonie mi dropnie. No i niech Radko da play again, mam nadzieję, że on da play again. Nie da się przetestować tego Hypercharge, nie, naprawdę, widzowie, ten Hypercharge jest niemożliwy do przetestowania. Gram kolejną gierkę, zobaczymy, czy Radko da play againa, czy nie. Dał play againa, dobra, nice. No ciężko jest przetestować tego Hypercharge'a, bo Haste i ogólnie ta mapa
To jest taka mapka, gdzie tutaj bardzo szybko się te mecze kończą, więc nie mam jakby czasu naładować, ale spróbuję teraz bardziej tak defensywnie grać, bo oni i tak mają postacie, które no, na przykład Radko będzie cały czas cisnął save tą małpą i tyle, a ja spróbuję po prostu tutaj bronić jakkolwiek i zobaczymy, czy wtedy uda mi się naładować tego hypercharge'a, bo jest taka szansa. Okej, no widzicie, już mam większą połowę i wtedy z hypercharge'em sobie wlecę, moi drodzy. Dobra, trafię... O nie, zlagowało mi, co to było? Człowieku, dobra, ale go naklepałem ładnie. Nie zbijajcie jeszcze całego sejfu, proszę, możecie nie zbijać. Fajnie było, jakby nie zbili całego sejfu, bo bym chciał hypercharge'a. No patrzcie, ja nawet nie atakuję sejfu, nie przechodzę tam specjalnie, bo ja chcę, moi drodzy, tego hypercharge'a. Dobra, walnąłem bombę tutaj potężną, ładnie. Mam pół ulta i, moi drodzy, zaraz będę miał hypercharge'a. Okej, jest dobrze, jeszcze go dobiję. Bardzo ładnie, no i, moi drodzy, wjeżdżam na hypercharge'u. Pyk, rzucamy bombę, patrzcie, co się dzieje teraz, cyk, no od razu rozwalone wszystko. No i to mi się podoba, no generalnie Dynamite na tym hypercharge'u jest dosyć spoko. O tyle fajne jest też to, moi drodzy, że ten Dynamite, jak nawet nie trafi tą bombą tak idealnie w kogoś, no to, moi drodzy, te, co się rozwalają, te bomby małe z tego hypercharge'a, to potrafią wam naładować kolejnego ulta, więc generalnie naprawdę dosyć ciekawy hypercharge. Myślę, że teraz też o wiele łatwiej będzie mi się grało Dynamikiem, chociaż ja i tak lubię grać throwerami, więc ja tam ogólnie lubię go, chociaż nie jestem jakimś mega, mega dobrym tym Dynamikiem, na przykład takim Tikiem, Kiełkiem albo Larym i Lowry jestem lepszy, ale no dajemy radę i muszę sobie zmienić skina, bo mi się nie podoba ten, muszę sobie ustawić zaraz tego OG, widzowie, ten OG skinek ze świąt, nie wiem, czy go macie. W sumie możecie napisać w komentarzach, czy macie tego skina, bo on jest chyba już niemożliwy do zdobycia, tak mi się wydaje. Dobra, czy ja kogoś tu zastunuję? Oczywiście, że nie, bo jestem upośledzonym Dynamikiem. No i przegraliśmy w tym momencie. No niestety, widzowie, tutaj będzie niestety przegrana. Chociaż może jakbym trafił sobie... Nie, bez szans. No niestety, przegraliśmy, moi drodzy. Niestety, ale przegraliśmy. Szkoda, ale i tak w miarę żeśmy przetestowali tego, moi drodzy, Dynamika. Chociaż jeszcze muszę walnąć jedną gierkę, żeby odrobić, moi drodzy, 850 pucharków. Nie możemy tak nisko być. O, skończyły się podwójne stardropy? Kurczę, szkoda, fajnie było, jakby podwójne. Dobra, ja sobie muszę zmienić skina, moi drodzy. Gdzie to się zrobiło? O, tutaj. Klasyczny Dynamike? Nie, bo... On nie jest OG, on jest brzydki, tak szczerze. Boy hotelowy sobie wywalę i będzie mi się zmieniał PSG ze świętym Mikołajem. No idealnie, może być, to mi się podoba. Ale sobie ustawmy na ostatni meczek, moi drodzy, tego bardziej OG, czyli właśnie tego. O, i zróbmy sobie tak, bardzo ładnie. No i lecimy, moi drodzy, odróbmy sobie 850 pucharków na nim, bo no szkoda by było być poniżej. Mam nadzieję, że też niedługo go wrzucę na 900. W sumie to dosyć proste by było raczej. Więc myślę, że niedługo będę wbijał właśnie Dynamika na 900. No i może na 1000, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście właśnie, żebym go wbił. O, Jesse. Jesse to też jest postać, moi drodzy, którą fajnie by było sobie wymaksować, bo nie mam do niej hypercharge'a. Chociaż hypercharge do Jesse jest taki, no średni mi się wydaje. Do Dynamika jest moim zdaniem lepszy, ale no zobaczymy, na pewno też będzie pora na wymaksowanie, moi drodzy. I czemu mi się to laguje, halo? Czemu Brawl Stars się laguje? Czemu ten gość jest najbardziej toksycznym Edgarem, jakiego widziałem? Chłop, co mnie naklepał, skacząc na mnie, no nic dziwnego, skoro ja gram Dynamikiem, on Edgarem. I chłop jeszcze wali emotki, nie? No to niezły wariacik, widzowie. Dobra, ginę w tym momencie. No i przegraliśmy to. Nie, no ta Jessie, ona nie trafia atakami w niego, no nie mogę. Co ona robi? Ona na blisko podchodzi, chłopie Edgara, czaisz to? Nie, no to jest, widzę, jakiś żart, nie? Przysięgam. Co ja tutaj widzę, to ja nie mam pojęcia. Dobra, wywaliłem go, nie wywaliłem go. Dobra, nieważne, nie odrabiam, widzowie, żadnych pucharków z randomami, nie da się z nimi grać. Jessie, która na blisko podchodzi, na też dużo nie zrobiłem. No nic, tak to wyglądało, żeśmy tam parę gierek wygrali. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jak wam się spodobał, jeżeli tak, krzyczcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!